33-dniowy okres ćwiczeń duchowych do aktu ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję. Na podstawie traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort. Dzień 5. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Strzeżcie się. Abyście sprawiedliwości waszej nie czynili przed ludźmi, abyście byli widziani od nich, bo inaczej zapłaty mieć nie będziecie u ojca waszego, który jest w niebiosach. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to obudnicy czynią w synagogach i po ulicach, aby byli czczeni od ludzi. Zaprawdę powiadam wam, wzięli zapłatę swoją. Ale gdy ty dajesz jałmużnę niech nie wie lewica twoja co prawica twoja czyni aby jałmużna twoja była w skrytości a ojciec twój który widzi w skrytości odda tobie a gdy się modlicie nie bądźcie jak obłudnicy którzy radzi modlą się w synagogach i stojąc na rogach ulic aby byli widziani od ludzi Zaprawdę powiadam wam wzięli zapłatę swoją ale ty gdy się modlić będziesz wejdź do izdebki swojej a zawarwszy drzwi módl się do ojca swego w skrytości a ojciec twój który widzi w skrytości odda tobie modląc się zaś nie mówcie wiele jak poganie albowiem nie mają że w wielomówstwie swoim Będą wysłuchani. Nie bądźcie więc do nich podobni, albowiem wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. Wy wtedy tak modlić się będziecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebiosach, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, Amen. Jeśli bowiem odpuścicie ludziom grzechy ich, odpuści Wam też Ojciec Wasz Niebieski, grzechy wasze. Lecz jeśli nie odpuścicie ludziom, ani ojciec wasz nie odpuści wam grzechów waszych. Gdy zaś pościcie, nie bądźcie jak obudnicy smutni, albowiem wyniszczają twarze swoje, aby się okazali ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, że wzięli zapłatę swoją. Ale ty, który pościsz, namaść głowę swoją i umyj oblicze swoje, Abyś się nie okazał ludziom, że pościsz, ale ojcu swemu, który jest w skrytości, a ojciec twój, który widzi w skrytości, odda tobie. Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie rdza i mól psuje i gdzie złodzieje wykopują i kradną, ale skarbcie sobie skarby w niebie, gdzie ani rdza, ani mól nie psuje. I gdzie złodzieje nie wykopują ani nie kradną. Albowiem, gdzie jest skarb Twój, tam jest i serce Twoje. Świecą ciała twego jest oko Twoje. Jeśliby oko Twoje było szczere, wszystko ciało Twoje światłe będzie. Ale jeśliby oko Twoje było niegodziwe, całe ciało Twoje ciemne będzie. Jeśli więc światło, które jest w tobie. Jest ciemnością, jakże wielka będzie sama ciemność. WENI CREATOR SPIRITUS O stworzycielu, duchu, stąp, nawiedź serc wiernych Tobie krąg, niebiańską łaskę zesłać racz, piersią, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan, wszechmogącego Boga dar. Tyś namaszczenie naszych dusz, zdrój żywy, miłość ognia żar. Ty darzysz łaską siedmiokroć, bo moc prawicy Ojca, masz, przez Ojca obiecany nam mową wzbogacasz język nasz, Światłem rozjaśnij naszą myśl. W serce nam miłość świętą wlej i wątłą słabość naszych ciał. Utwierdź stałością mocy twej, nieprzyjaciela, wygnaj precz, i pokój daj po wieczny czas, niech pod wytrwałą wodzą Twą ominie wszelka szkoda nas. Daj nam przez Ciebie ojca znać, daj, by i syn poznany był, i byśmy duchem obu ich wierzyli w Ciebie z całych sił. Bądź Bogu ojcu chwała. Cześć, Synowi, który z martwych wskrzesł i temu, co pociesza nas, wieczność, której obcy kres. Amen. Awe, Maristella Witaj, mórz ognista gwiazdo, Matko Boga, Panno zawsze czysta, Bramo niebios błoga. Gabriela Awe, będąc powitaną, Dni nam wróć łaskawe, mieniąc ewy miano. Więźniom zdejm okowy, ślepym rozpal żary, oddal ból życiowy, uproś wszystkie dary. Bądź nam rodzicielką, broń u Boga w niebie, co przez miłość wielką chciał się zrodzić z ciebie. Panno osobliwa, cicha przed wszystkimi winy skróż ogniwa, uczyń nas cichymi. Daj nam czyste życie, drogę, co nie myli, byśmy, widząc dziecię, zawsze się cieszyli. Bogu Ojcu chwała, pokłon mocy Chrystusa z duchem trzem niech pała jedna cześć wieczysta. Amen. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Święta. Daj mi moc, przeciw nieprzyjaciołom Twoim. Magnifikat Pieśń dziękczynna Najświętszej Maryi Panny Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, gdyż wejrzał na niskość służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody. Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest, i święte imię jego, a miłosierdzie jego z pokolenia w pokolenie, bojącym się jego. Uczynił moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych w zamysłach ich serca, strącił mocarzy ze stolicy, a podwyższył pokornych, łaknących napełnił dobrami, a bogaczy z niczym puścił przyjął Izraela sługę swego, wspomniawszy na miłosierdzie swoje, jak mówił do ojców naszych, Abrahamowi i potomstwu jego na wieki.